Państwa, moralność XX wieku polegała na tym, że ludzie odpowiadali, no powinni przynajmniej tutaj za swoje czyny. Jeśli na przykład stłukłbym tą szybę, uszkodził jakąś rzecz, musiałbym za to zapłacić. Jeśli to byłyby olbrzymie straty, musiałbym pójść do więzienia, skazanym za to być, kiedy nie mogę pokryć, zrównoważyć tych strat. Natomiast jeśli produkuje, wydobywa, jeśli emituje dwutlenek węgla, nie jest to grzech. Religie, które obecnie znam, nie uważają tego za grzech. Czym się żywią drzewa? Od tego trzeba zacząć. Drzewa żywią się dwutlenkiem węgla. Woda jest tylko potrzebna po to, żeby to transportować. Natomiast i teraz Ziemia, mając pochodzenie wulkaniczne, atmosfera była tylko dwutlenku węgla, pojawiły się drzewa, które oczyściły na tyle atmosferę, na tyle tlenu drzewa wyprodukowały, że pozwoliły zaistnieć człowiekowi. Nadmiar dwutlenku węgla Ziemia zmagazynowała pod swoją skorupą w postaci węgla kamiennego, gazu ziemnego, ropy naftowej i człowiek, wydobywając ten dwutlenek węgla spod Ziemi, emitując go do atmosfery, zmienia skład atmosfery i zmienia klimat na Ziemi. I robi to w takim tempie, że zdawałoby się film fantastyczny Pojutrze, to jest fantastyka, która nas nie dotyczy, ale ostatnio czytałem już, że zmiany klimatyczne u nas będą nieodwracalne. Czyli tłumacząc na polski, jeśli stopnieją lody Arktyki, zmienią się prądy morskie i u nas albo będzie pustynia, albo ocean, albo nie wiemy co jeszcze. Przelot samolotem to jest kilka ton dwutlenku węgla. Powinien tyle drzew nasadzić, które ten dwutlenek węgla zniwelują, odbiorą z atmosfery lub w jakiś inny sposób ten dwutlenek węgla z atmosfery zdjąć, żeby nie było trwałych zmian klimatycznych, bo inaczej nasza rozmowa o zabytkach to jest taki łabędzi śpiew, taka bajeczka, bo nie mamy się czym zająć, takie echa świetności naszej rozrzutności energetycznej XX wieku, kiedy nie budowało się budynki o bardzo, w ogóle nie miały żadnych wymagań energetycznych praktycznie, ponieważ tani był węgiel. No. Budownictwo. Nasze budownictwo to jest budownictwo, tak powiem, XIX-wieczne. Cały czas jeszcze jesteśmy w XIX-wiecznym budownictwie, dlatego że ktoś nam kazał wszędzie budować centralne ogrzewanie, które ma zniwelować straty ciepła. Budynek ogrzewa się tylko tyle, ile ucieka przez ściany, okna, sufit, podłogi. Ogrzewanie jest to niwelacja strat. Przy wybudowaniu budynku o współczynniku U dla ścian, stropów U01 straty przez przegody zewnętrzne są tak małe, że można je zrównoważyć poprzez lodówka daje ciepło, telewizor daje ciepło, tak zwane zyski wewnętrzne, żarówka daje ciepło, przy gotowaniu wydziela się ciepło, człowiek daje ciepło i głównym problemem jest zapomnienie właściwej wentylacji. I takie budownictwo jest dostępne teraz, w tym momencie. W tym momencie możemy zbudować dom. No, tam zaczynają nam twierdzić, że te domy to są one jakieś te pasywne, znaczy o zrównoważonym. Dom pasywny ma zrównoważony bilans strat i zysków. No, że nie trzeba budować tej centralnej ogrzewania, że to jest drogie. To jest moim zdaniem tańsze od tradycyjnego budownictwa, bo nie trzeba tego budynku ogrzewać. Moje zdanie jest takie, że ludzi po zbliżających się redukcjach emisji dwutlenku węgla ogrzewanie tych budynków nieocieplonych będzie tak drogie, że starsi ludzie, którzy tam będą mieszkać, którzy będą mieli do wyboru płacić za centralne ogrzewanie 6 zł albo więcej lub wykupić leki, wybiorą wykupowanie leków i w ten sposób stworzymy grupę społeczną, którą będziemy mieli na sumieniu. Bo to, czy wieżyczka w tą, czy wieżyczka w tamtą, to jest kwestia naszego bycia, naszej świadomości społecznej, naszego dziedzictwa narodowego. No.
Natomiast wszystko to niknie w postaci tych trwałych zmian klimatycznych. Ostatnio słyszałem, że przy tej, czytałem, że przy tej poziomie podwyższy, co roku podwyższamy emisję dwutlenku węgla i kolega, mam takiego kolegę, który kwestionował, co ty gadasz takie rzeczy, co to? Człowiek jest odpowiedzialny za 4% tej emisji, co natura. Mówię, no dobrze, za 4% zgadza się. Ja słyszałem na przykład, że za 5, tylko że słuchaj, te 5% to jest ponad tą równowagę. I teraz jeśli dasz te 5% w tym roku, 5% w przyszłym roku, to za 10 lat masz 50%. Za 50 lat tracisz równowagę i Ziemia i te wszystkie procesy wymykają się spod kontroli i nie wiadomo. No, no, prognozy niektóre mówią, że 95% społeczeństwa musi umrzeć. No, te mamy 8 miliardów razy 95%, to ile zostaje na parę milionów. Znów kwestia moralności. No, moralność to jest wtedy, kiedy odpowiadamy za swoje czyny. No, kiedy ksiądz powie, słuchaj, jeździsz samochodem, powinieneś ten dwutlenek węgla, który wyprodukowałeś z tej atmosfery, zdjąć, oczyścić, odpowiadać za to i należy się tyle i tyle pieniędzy. Inaczej nie ma moralności, bo jeśli nie ma kary za coś, co szkodzi nam czy przyszłym pokoleniom, już teraz mamy zmiany klimatyczne. Nie ma się co oszukiwać, nie ma śniegu w Alpach. No, jakaś dziwna sprawa, bo zawsze był. W górach nie ma, zawsze był. Z żoną na przykład czytamy ostatnio, czytaliśmy na zmianę oczywiście książkę o wypadkach w Tatrach. No, Topr, tam akcje Topru. No i wiele wypadków właśnie zdarzało się latem, kiedy ludzie szli w góry, nawet nie takie wysokie, i nagła zmiana pogody, śnieg, załamanie pogody. I nagle to się wszystko ucina. Jakby w 2000 roku gdzieś tak już potem nie było tych wypadków w lecie. Nie ma, po prostu nie ma. Nie, że oni tam kronik nie prowadzą. Potem kroniki, tylko wypadki zimowe są. Nagle lato, lato jest zupełnie pozbawione śniegu. Już w tym roku byliśmy w Tatrach, no i śniegu to tam w jednym żrebie gdzieś daleko. Jaki ma sens popieranie czegoś, co w swojej idei jest społecznie, że tak powiem, społecznie dla przeszłych pokoleń nie do zaakceptowania. Bo budynek ogrzewa się tylko tyle, ile ucieka. Nowoczesne budownictwo nie potrzebuje żadnych centralnych ogrzewań typu elektrociepłownia, typu piece nawet jakieś. W tej sytuacji, w której jesteśmy na świecie, kiedy ten efekt cieplarniany, wszystko to idzie w góry, idzie no dosłownie wręcz z prędkością odrzutowca te zmiany klimatyczne, to inwestowanie, bo to są pieniądze, inwestowanie w zabytki zamiast w nowe technologie ociepleniowe, budowanie, wspieranie budownictwa pasywnego, że Państwo powie, no słuchaj Kowalski, zobacz jaki tu budynek zbudowaliśmy dla Ciebie, przykładowy, możesz pójść i zobaczyć, że nie trzeba centralnego. No dobrze, a co tam trzeba zrobić? No trzeba tylko grubiej dać izolację, tutaj trochę tak, tu inaczej. Właściwie to jest żaden koszt, a tak naprawdę nie niszczyłbyś klimatu przez emisję dwutlenku węgla. Widziałem księdza, który święcił te samochody, tak nawet nie patrzył, czy on jest taki, czy inny, tylko tak. Samochody elektryczne są utopią, znaczy nie są utopią, tylko są tak jakoś to zrobione, że się nie opłaca. No, nie można dojechać do pracy, bo kolej, nie inwestuje się w koleje, tylko inwestuje się w autostrady. No, okazuje się, że nie można tirów na tory wpuścić, bo takie przepisy kolejowe są ostre jakieś, że trzeba specjalne lawety, no ale to też nie jest problem. No, to jest kwestia tylko tego instynktu samozachowawczego. Morze Martwe wysycha, wczoraj widzieliśmy 75 cm rocznie, tak podali, nie wiem, nie widziałem, ale
dwie trzecie już znikło Morza Martwego podobno. Więc wszystkie te rzeczy sprowadzają się do jednego. No, każda rzecz, która idzie w stronę zmniejszenia energochłonności tych naszych domów, to jest dobra rzecz. Każda rzecz, która w konsekwencji powoduje nieocieplenie na przykład tych budynków, do tego jak pijany płota się czepią, to jest zła rzecz. No i dlatego, stąd moja wypowiedź, stąd taki wylewny jestem, że no chciałbym jakąś cząstkę, chociaż jeśli to gdzieś pójdzie, ktoś tam będzie słuchał, mam nadzieję, że w całości, a nie tylko dwóch słów zdemontowanych, wyrwanych z kontekstu, wtedy może zrozumie i, no i może zbuduje ten dom pasywny, no, czy jak go nazwać, no, dom o zrównoważonym obiegu ciepła. To jest proste, bo są to proste wzory, słuchajcie panowie, ja mam taki wzór, jak obliczyć zapotrzebowanie ciepła w budynku i wy moglibyście to sami zrobić, no, w tym momencie po krótkim instruktażu. I każdy, kto buduje dom, powinien sobie tak go przeliczyć. My teraz zaciągamy dług wobec przyszłych pokoleń, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, bo na przykład teraz w Durbanie jest ta konferencja klimatyczna. No, Chiny postawiły się, bo to od Chin teraz wszystko zależy, okazało się. Wszyscy są za, a Chiny przeciw. I Chiny powiedziały, że jeśli ma być jakieś, na dzień dzisiejszy, bo to są cały czas negocjacje, powiedziały, że jeśli ma być jakieś porozumienie, to Europa, czy Europa, USA, te kraje rozwinięte mają wziąć jeszcze większą odpowiedzialność, jeszcze większe pieniądze dać na ratowanie klimatu, bo inaczej stracicie wszystko. Chiny, no nie wiem, wychodzą z założenia, że jest ich tyle, że nacja ich przetrwa w jakiś sposób. Jak nie w Himalajach, to w Tybecie. Jak nie w Tybecie, to gdzieś tam. Ich nacja przetrwa. Natomiast nacja małych narodów, tak jak naród polski, no w skali świata jesteśmy małym narodem, no to może pojedyncze przypadki, a wszystko to pójdzie. Film taki powstał właśnie. Stupić, znaczy wiek głupoty. O. No niestety upadek moralności nasz właśnie polega na tym, że nie płacimy za swoje grzechy, no, za swoje czyny, nie ponosimy konsekwencji na dzień dzisiejszy. No. Samochód, 2 litry, nie ma problemu, już jedziemy, tankujemy. No. Natomiast konsekwencji klimatycznych nie wiemy, nie chcemy widzieć. Bardzo nam miło się jeździ, prawda? Bardzo przyjemnie, dobrze. Ja się nazywam Marek Zalewski. Cieszę się, że ktoś mnie wysłuchał, bo tak powiem, bo mało jest ludzi, którzy chcą takich rzeczy jak ja wysłuchać, to jeszcze do końca nie przerywając, bo jednak jest to grupa interesów i szkoda, że te interesy właśnie idą, biorą górę nad tym, nad tym, co się dzieje. Ten brak moralności to jest coś, co jakby księża nie mieli tego celibatu, byłoby lepiej. Bo to jest początkiem, jak moje analizy to wskazują, że to jest początkiem wszystkiego.